Ojejku, a co to za słodziutki piesek? Kto ma taki słodki pyszczek? Max zabiera mamę i babcię do Poznania, do kardiologa. W końcu udało nam się namówić. Obydwie kobiety. żeby pojechały. I ja zostaję sama z Nelusią, bo pan Ryszard jest w pracy. Ja jeszcze dochodzę do siebie po tych urodzinach, bo trwały do... w sobotę od 18 do niedzieli tak do 9 poszedłem już tak spać normalnie. 10 jakoś tak byłeś tutaj. Macie rano. Jadę. No. Miłego dzionka tutaj z pieskiem. Ojeju. Spać bym poszedł najchętniej. Tam chyba Ania. No nie, no pojedziemy. Tu się zamkniesz, czy my cię zamkniemy, a w razie co nikogo nie wpuszczaj. No nikogo nie będę wpuszczać. Wiesz co, zawsze sprawdź kto. A nawet nie jak ktoś, to powiesz, nic się nie odzywa, popatrzysz i koniec. Jak małe dziecko. Jak małe dziecko, nie wolno nikogo wpuszczać. Wiesz, jakie teraz dziady chodzą? Nie wiesz. No tak, tak. Nie wiem, czy widzieliście, jak wszyscy machali, ale zawsze jak z Maxem wyjeżdżamy, to zawsze mama z babcią stoją w oknie i nam machają. Mówię, też stanę im pomacham. No i zostałyśmy z Nelusią same praktycznie na cały dzień. Na resztę dnia, bo jest 15, no to na resztę dnia zostajemy same. Pewnie wrócą jakoś około 21, bo wizyta jest na 18, więc zanim tam dojadą, wrócą, trochę minie. Maxa tata też jest na popołudniówce dzisiaj, więc też będzie wieczorem. Także Nelucha, mamy chatę dla siebie do końca dnia. Nazbierałam wszystkie kosmetyki, jakie tutaj miałam i wygrzebałam nawet moją taką starą odżywkę. Jeszcze jest ważna, więc dobrze. I sobie ją po prostu nałożę na włosy i ją zostawię. I troszeczkę może dodam jeszcze do tej odżywki tego olejku. Kupiłam go też w Biedrze. Także nałożę sobie najpierw olejek, najpierw odżywkę. Damy trochę olejku. Na same końcóweczki. Przyniosłam teraz, tak patrzę, siemię lniane. Ono było zrobione, nie wiem, 2 dni temu chyba, więc raczej do wypicia się nie nadaje. Mogłabym je sobie nałożyć, tylko ono jest z pestkami, a przesadzać nie będę, no bo jest za gęste. I nie wiem, w sumie teraz co mam z tym zrobić, czy sobie to nałożyć na głowę, czy sobie nie nałożyć tego na głowę. Dobra, później może nałożę. Albo na twarz, a nie, na twarz nie. No dobra, no to nałożę sobie to na głowę, ale będę miała pełno pestek w sumie. I jak mi to nie zejdzie? No to nie zejdzie. To nie zejdzie. Odżywka, olejek, matko boska, jaka mieszanka w ogóle. Nałożę na to Maxa koszulkę. Przy okazji pokażę Wam, jak na co dzień wygląda taka moja ciążowa pielęgnacja. Myślę, że Was to zainteresuje, tym bardziej, że no, w ciąży chcąc nie chcąc powstają rozstępy. I mi też te rozstępy zaczęły powstawać. Na szczęście jeszcze nie na brzuchu, jeszcze i mam nadzieję, że tak w sumie zostanie. Na szczęście nie na brzuchu, ale na piersiach. I w ogóle z piersiami to mam taki problem, że one mi strasznie urosły. Strasznie, ale to naprawdę strasznie i nawet bym powiedziała, że to jest taki mój ciążowy kompleks. Naprawdę, nie celulit, nie, bo celulit też mi się powiększył, ale nie celulit, nie jakby rozstępy same w sobie, ale kurczę, ten biust. Naprawdę, już ostatnio Maxowi mówiłam, że powiększyły mi się piersi i no wcale nie jest mi z tego powodu jakoś super ekstra. Z tego względu, że nie wiem, po prostu wolałam ten mój mniejszy biust, taki był mniej problematyczny, a teraz nie dość, że te piersi, wiecie, swędzą przez rozstępy, to jeszcze bolą. No i są duże i odczuwam to, że one są duże, no bo kurczę, jakoś tak, no trudniej się z nimi obchodzi. Ale powiem Wam, że plus jest taki, że te rozstępy na tym biuście, one pojawiły mi się od spodu. Teraz zrobimy sobie maseczkę, ale zanim zrobimy maseczkę, to zrobimy sobie peeling enzymatyczny. W ogóle te wszystkie produkty, które ja tutaj teraz Wam pokazuję, które mam, to jest kupione albo, no to akurat w aptece kupiłam,
Albo w Biedronce, no bo jesteśmy w Margoninie, a w Margoninie nie ma takiej drogerii jak Rossmann, Hebe czy coś w tym stylu. To jest tylko Biedronka. I takim peelingiem traktujemy buźkę tak, no raz, dwa razy w tygodniu. Ja sobie raz w tygodniu nałożę, albo raz na dwa tygodnie, zależy jak mi się przypomni. Ostatnio też w sumie robiłam sobie, co tak jak chyba tydzień temu było, tym właśnie peelingiem enzymatycznym właśnie pod biustem. No, więc też w sumie fajnie się sprawdził. I to zostawiamy na 5-10 minut. Potem pójdziemy to zmyć. Dobra. To w międzyczasie pokażę Wam te maseczki. Jedna chyba kosztowała 5 zł albo 6 zł. Takie mam. Maseczki. Te dwie kupiłam Maxowi. Chyba ich nie... Ej, to jest taka maseczka, którą się nakłada i ją ściąga! Ale czad, to ja ją sobie zrobię wtedy. Myślicie, że mogę zrobić dwie maseczki? Jedna po drugiej? To najpierw nałożę tą. A potem nałożę tam. Zmyłam peeling. W ogóle on jest naprawdę mega spoko, bo po niektórych peelingach enzymatycznych mam coś takiego, że w trakcie trzymania ich na buzi robi mi się twarz czerwona. A potem nie. I jak zmyję, to jest taka czysta ta buzia. Ciekawa jestem, czy to też będzie się tak fajnie odrywać. Tu jest napisane, że to jest niby do 5 aplikacji. Ciekawa jestem. Czy faktycznie... Ta, do 5 aplikacji. Ja tu zaraz całe sobie na twarz nałożę. Idę umyć ręce, zaraz wracam. I to, moi drodzy, trzymamy... Aha, pozostał do całkowitego wyschnięcia. No to nie wiem, ile trzymamy. Po prostu trzymamy tak, aż to stwardnieje. Znaczy wyschnie i będzie można to oderwać. Więc zobaczymy, ile potrwa. W sumie włączę sobie... Jest 17 w pół do... No, za 26, więc zobaczymy. Nelly, pójdziemy na dwór? Halo? Nie? Wyobraźcie sobie, że ona od około 11:10 do nas przyszła do pokoju i ona tu tak leży. Nawet jak ścieliła muszko, to nawet nie zaszła. Wyobrażacie to sobie, jaki to jest leniwy pies? No tak, ty jesteś leniwa. Na dwór byś poszła pobiegać. Siusiu zrobić, kubkę zrobić. Nie, nie pójdziesz. No, ona taka jest. W międzyczasie, jak ta maseczka mi będzie zastygała, to odpowiem na kilka pytań, bo miało być Q&A w sobotę. Ja tak czułam, że tego nie będzie. Ja czułam to w kościach, bo Max już żył od początku tygodnia swoimi urodzinami, więc ja tak czułam. No, Max stwierdził, że nagra, nie nagra. No dobra, nieważne. Pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka takich pytań, póki jeszcze mogę mówić. Czy jak się dowiedziałaś, że jesteś w ciąży, to czy całe życie przeleciało Ci przed oczami? Nie. Pewnie by tak było, gdybym dowiedziała się o ciąży jako nastolatka. Ale nie. Czegoś takiego nie było. Ja ogólnie, może nie wszyscy wiedzą, ale ja chciałam być młodą mamą zawsze, już w wieku 15-16 lat wiedziałam. Nawet byłam młodsza, wiedziałam, że chcę mieć dzieci, więc jeżeli o to chodzi, no to nie miałam wątpliwości, ale chciałam po prostu, żeby te dzieci były z odpowiednią osobą, żeby to nie było po prostu... Wiecie, ja nie miałam takiego parcia po prostu, żeby mieć dziecko. Nieważne z kim, byleby po prostu być tą mamą, wiecie, o co chodzi. Takiego parcia nie miałam, po prostu chciałam, żeby to dziecko było owocem miłości mojej i partnera. No dlatego też bardziej w ten sposób do tego podchodziłam. Natomiast no ogólnie to bardzo chciałam być młodą mamą, też między innymi z tego względu, że moja mama miała 20 lat, jak mnie urodziła i dzięki temu uważam, że łatwiej jej było mnie zrozumieć jako nastolatkę niż na przykład moją siostrę, między którą jest 30 lat różnicy między moją mamą a moją siostrą, więc w wieku dziecięcym prościej było mi po prostu do mamy przyjść z niektórymi takimi intymnymi rzeczami, no bo wiedziałam, że mnie zrozumie, no bo nie oszukujmy się, jak ona była w moim wieku, to ja już miałam 8 lat, więc tak naprawdę była bardzo młoda. Też chciałam mieć jako dwudziestoparolatka
No w sumie mam te 20 lat, chociaż kiedyś mówiłam, że chcę mieć 20 lat i już być mamą. Potem ta granica się przedłużyła do 23, a potem sobie mówię, dobra, 25 i już muszę być mamą, to już jestem wiek. No i na końcu mam no rocznikowo 29 lat. Ale 28 jeszcze, jak się malutka urodzi, więc jeszcze jestem przed 30. No, Max akurat 30. A w sumie Max zawsze mówił, natomiast, że on by chciał urodzić dziecko... urodzi dziecko. Max zawsze mówił, że chciałby zostać ojcem. No tak do 30, nie? Żeby to pierwsze dziecko urodziło się jak te 30 lat. No i w sumie u niego się sprawdziło, nie? No i tak to wygląda. Natomiast no, jak już się okazało, że jestem w tej ciąży, to powiem wam, że nie myślałam o tym, że o kurde i co teraz i w tym kontekście jakby, że się nasze życie zmieni pod względem właśnie tego takiego luzu, że już nie będę mogła sobie, nie będziemy mogli sobie już tak robić, co chcemy, kiedy chcemy, no bo jednak teraz będzie dziecko. Ale byłam trochę przerażona bardziej tym, no czy zdrowe będzie, no nie? Czy na pewno dobrze się rozwija, czy to nie jest ciąża pozamaciczna. Wiecie, takie różne myśli miałam, jak jeszcze zanim byliśmy u ginekologa na potwierdzenie, po prostu sam test i zaraz milion myśli, a co jak coś nie tak, a co jak to, a co jak tamto, a teraz, wiecie, biorąc pod uwagę, co się teraz w Polsce dzieje, no to kurczę, no strach być w ciąży, no nie ukrywajmy, więc miałam takie myśli. Teraz już tak nie myślę. Teraz im bardziej w tą ciążę, im bardziej mała rośnie, tym jestem spokojniejsza. Chociaż czasami, od czasu do czasu mam takie myśli, że kurczę, ale no już teraz sobie tak już tak nie będzie, że sobie, nie wiem, gdzieś tak spontanicznie pojedziemy, czy cokolwiek będziemy robić, no bo jednak będzie ta mała, więc no czasami są takie myśli, ale nie, żeby zaraz całe życie mi się przewinęło. Czy masz zamiar chodzić do szkoły rodzenia? Pozdrawiam cieplutko. Tak, właśnie w piątek zaczynamy szkołę rodzenia. Razem właśnie z naszą położną. Będziemy mieli zajęcia indywidualne, one będą online. Online będzie, teraz właśnie nie pamiętam ile tych zajęć tam jest, ale jakby teoria będzie online. Sama teoria, a zajęcia praktyczne będą wyglądały w ten sposób, że po prostu Karolina do nas przyjedzie i będzie nam pokazywała co i jak. Ogólnie zależało mi na tym, żeby mieć właśnie te zajęcia indywidualne z dwóch powodów. Ja lubię jak jakby instruktor, nauczyciel, wiecie, osoba prowadząca zajęcia jest skupiona na mnie i mam tą osobę dla siebie i mogę, wiecie, pytać, zadawać pytania i tak dalej, więc dlatego właśnie chciałam mieć indywidualne. No a drugi powód jest taki, że myślę, że fajnie będzie też co nieco wam z tych zajęć przemycić we vlogach i na pewno komfortowiej jest nagrywać, kiedy jesteśmy sami, aniżeli jak jest grupa osób i wtedy te, może nie każdy chciałby być nagrywany, nie każdy chciał, żeby to było pokazywane, więc z tego względu indywidualnie. Oczywiście Karolina się na wszystko zgodziła, jak najbardziej jest za, więc fajnie, bo będzie, myślę, dosyć ciekawy materiał. Ała! Moje włosy z twarzy! Ja pierdzielę, ale to mnie teraz boli. Po co ja sobie to robiłam? Teraz czuję, jak mi wszystkie włoski z twarzy odchodzą razem z tą maseczką. Czekajcie. A! I ja jeszcze na brwi to nałożyłam do bilka. Raz, dwa, trzy. Ała. Ała. Ja w ogóle podziwiam wszystkie dziewczyny. W ogóle nie tylko dziewczyny, ale ogólnie wszystkie osoby, które używają do depilacji tych takich plastrów. W życiu nigdy. Ale mi się kurde włosów wyrwało razem z tym. Raz, dwa. A! Moje włoski! Dobra, nałożyłam tą glinkę. O, tutaj ciekawa nadinformacja. Nie dajemy glinkom zaschnąć, by nie utraciły swoich właściwości. Gdy już mamy maseczkę na twarzy, na bieżąco spryskujemy ją wodą lub hydrolatem. Ej, to jest ciekawe, bo ja zawsze zostawiałam tak długo, aż mi wyschła.
Dobra, ciekawe. Ciekawe. Dobra, zrobię sobie szybko ten mój peeling kawowy. Tutaj sobie fusy zalałam i po prostu do tego dam olejek. I to będzie cały mój peeling. Może też soku z cytryny troszeczkę dorzucimy. Ja go robię tylko na nogach, na udach i właśnie tutaj pod piersiami tylko, nie? Na brzuchu nie robię, no bo wiadomo, lepiej nie robić. Okej, ciężarna się ogarnęła, włosy umyte. Zrobiłam sobie peeling. Od razu taką ulgę czuję na piersiach po tym peelingu. I pokażę Wam. Brzusio. Ale zobaczcie, spoko, że w ogóle nie mam rozstępów na brzuchu. No bardzo się z tego powodu cieszę. Ale spokojnie, tutaj już mi niektóre dziewczyny pisały, że spokojnie, spokojnie, one przez całe ciąże nie miały rozstępów, a potem przed porodem nagle wyskoczyły. No. Pokażę Wam może, jakie stosuję produkty właśnie na rozstępy i w ogóle takie pielęgnacyjne w czasie ciąży. Taka podstawa moja pielęgnacyjna to jest olejek ze słodkich migdałów. Jego już tam od wielu lat stosuję. Natomiast mi się skończył, więc kupiłam olejek z makadami. I sobie nim po prostu smaruję ciało zaraz po wyjściu z kąpieli. Jak jest jeszcze mokre, zostawiam to do wchłonięcia. Nie wycieram ręcznikiem, tylko czekam, aż wchłonie. Na biust nakładam, mam takie serum liftingujące biust. I następnie taki krem dla kobiet w ciąży. I go też na biust nakładam. Ja po prostu smaruję się wszystkim. Ja lubię sobie testować różne rzeczy. Nie lubię używać ciągle tego samego. No chyba, że produkt jest naprawdę, naprawdę super. No tutaj ciężko ocenić, no bo wiecie, no bo jednak ciężko zobaczyć różnicę, gdzie przecież ta ciąża cały czas się rozwija, ta skóra cały czas rośnie, więc tak to wygląda. Wcześniej miałam z Face Body Boom, nie, czekajcie, jak to się nazywa? Face Boom, no to mają jeszcze z tej serii właśnie dla kobiet w ciąży, potem jeszcze miałam jakiś inny, też z Only Bio miałam jakiś, także trochę się przewinęło u mnie tych produktów. Jeżeli komuś mają wyjść te rozstępy, to one i tak wyjdą, więc nie ma jakiegoś cudownego preparatu. Jedyne co możecie robić, to pić dużo, dużo wody, wiadomo, dieta, ćwiczenia. U mnie to kuleje, ale planuję to zmienić, więc trzymajcie kciuki, żeby się faktycznie udało. Wrócił. I? Kurde, zmęczony jestem, ale przynajmniej przypilnowałem babcię i mamę. Zdrowe serduszko. Tak. A tak nie chciała jechać. Serduszko jest zdrowe, nieuszkodzone, no ale dolegliwości. No. Są. Zmęczony. Jutro dopiero będę wyspany. Dzisiaj proszę cię, idź w końcu normalnie spać. Mhm.